jestem tym, co jem, czyli jak zdrowo jeść, aby zdrowo żyć. Na bazie piramidy żywieniowej możemy skomponować zdrowy, pełnowartościowy plan żywienia dla siebie. Na poszczególnych poziomach piramidy znajdują się konkretne grupy produktów. Niższe piętra są większe, co oznacza, że tych produktów powinniśmy zjadać najwięcej. To podstawa naszej diety. Im wyżej, tym spożycie powinno być mniejsze. Pamiętaj, aby odżywiać się regularnie. Regularność posiłków sprzyja dowozowi odpowiedniej ilości energii w ciągu dnia. Wpływa pozytywnie na samopoczucie, koncentrację oraz utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Najlepiej jadać między 3 a 5 posiłkami dziennie. Pij dużo wody. Kluczem do sukcesu jest systematyczne nawadnianie organizmu przez cały dzień. Cukier to twój wróg. Nadmiar cukru w diecie prowadzi do rozwoju otyłości, próchnicy i cukrzycy. Owoce i warzywa to droga do sukcesu. Warzywa mają wiele witamin, mało kalorii, dużo błonnika i składników mineralnych. Pięknie wyglądają, bardzo dobrze smakują i sprawiają, że będziesz nie tylko smuklej wyglądać, ale także lepiej się czuć i mieć więcej energii. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Śniadanie daje siłę na cały dzień oraz reguluje układ trawienny. Chroni ono przed cukrzycą oraz obniża ryzyko chorób serca. Śniadanie pomaga się również skoncentrować. A więc jak zdrowo żyć? Pamiętaj o najważniejszych 10 zasadach. Jedz 5 posiłków dziennie. Pij minimum 2 litry wody. Pamiętaj, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Nie zapominaj o aktywności fizycznej. Najlepszą przekąską będą warzywa. Zmniejsz porcje. Pamiętaj, że cukier to twój wróg. Jedz wolno. Pamiętaj w swojej diecie o świeżych i zdrowych produktach. Bądź wytrwały.